Cześć, tu Kamu. Witam ponownie w serii z gry Heroes of Might and Magic 5. Mamy już ze sobą kampanię Przystani, Inferno, Necropolis i Lochu. Czas na kampanię Sylvan, czyli elfów. Jedziemy oczywiście na poziomie heroicznym. Cały czas. Misja pierwsza, uchodźcy. Wojna jest nieunikniona. Małe utarczki pograniczne pomiędzy dawnymi sprzymierzeńcami Irolan i Imperium Gryfów są na porządku dziennym. Elficki król Alaron, którego terytorium zostało zdestabilizowane przez najazd Agraela i walki w Srebrnych Miastach, chce za wszelką cenę zapobiec wybuchowi wojny. Dobra, mamy 10 kryształów do wyboru, wielkich łowczych i dwóch druidów. Obie jednostki fantastyczne. Ja myślę, żebyśmy poszli z druidami, bo oni nawet w małej ilości mają te zaklęcie błyskawicy. To nam da dużo. Tak, myślę, pojedziemy sobie z druidami. I już wkrótce, moja królowo, połączycie się ponownie. Pośpiesz się, Markalu. Jestem... podekscytowana. Wystraszona. Czemu? Nie widzę powodu do zmartwień. Nikolaju! Nikolaju! Coś ty narobił. Otaczał mnie spokój. Siedziałem przed obliczem Elrada. Obok przodków! Poza czasem i przestrzenią! O, to musiało być cudowne. A potem mnie wydarto, jak nienarodzone dziecko z łona matki. Jestem teraz przeklęty! Czy ty tego nie widzisz? Nie mogę tam wrócić! Moja dusza jest skazana na potępienie! Nie, kochany, proszę! Czy nie czujesz nic, kiedy na mnie patrzysz? Patrzę, nie widzę swojej żony. Widzę ciepło i życie. I pragnę na nich żerować. Nikolaju! Nikolaju! Co się stało? Co poszło nie tak? Jakiś problem, moja pani. Nikolaju! Nikolaju! On jest zimny. Taki zimny. Cóż, królowa Imperium Gryfów nie powinna być widziana w takim stanie, prawda? Chyba będę musiał się wszystkim zająć sam, zanim nie wróci do formy. Doprawdy, taka tragedia. Dzięki, że zechciałeś się z nami spotkać, królu Alaronie. Nie umarli sprawili, że Imperium Gryfów jest niebezpieczne i nieczyste. W tych czasach musimy przestrzegać starożytnych sojuszy, Lordzie Caldwellu. Dlatego też zaprosiłem tu Findana. On strzeże naszych granic, a wcześniej był emisariuszem na waszym dworze. Czego oczekujecie od elfów z Irolan? Szczerze mówiąc, ziemi. Szukamy miejsca dla naszych rodzin, z dala od plagi nekromantów. Gdy zaoferuję wam schronienie, to czy Markal nie wypowie mi wojny? A co z naszymi lasami? Naszymi polami? Istnieje zagrożenie dla harmonii, mój królu, ale nie wolno nam zapominać o starych sojusznikach. Błaga, panie! Masz przy granicy ziemie, które są słabo zalesione i wyludnione. Pozwól nam z nich skorzystać. Gdyby doszło do wojny, będziemy twoim buforem. Znacie Findana, który dba o nasze granice. Był emisariuszem na waszym dworze. Będzie waszym przewodnikiem i łącznikiem. Odeskortuj lorda Caldwella i jego lud, ale pod żadnym pozorem nie wkraczaj na ziemię Imperium Gryfów. Elfy z Irolan nie będą przelewać krwi jako pierwsze. Zgadzam się, mój królu, jednak nie pozwolę, by żadne obce wojska przekroczyły nasze granice. Dziękujemy ci, królu. I kapitanie Findanie, upływ czasu nie umniejszył łaski i honoru elfów. No, ale cinematic, to się zaczyna dziać, słuchajcie. Okej.
mamy Findana. Dobrze, że wzięliśmy w takim razie tych druidów, bo nie mieliśmy ich w ogóle. O, mamy łatwo do przejęcia Tartak, tylko chłopi. Zaraz się tym zajmiemy. Na początek zerkniemy sobie na Findana. Może od biografii zaczniemy. Biorąc pod uwagę trening i upodobania, jest bardziej poetą i dyplomatą niż wojownikiem. Władając mieczem, Findan nie czuje się tak pewnie jak większość jego braci. Zdecydowanie woli uderzać szybko i mocno, lecz z odległości. Jego ulubioną taktyką jest gnębienie wroga długotrwałym ostrzałem z łuków. I specjalizacja jego to rój strzał, ostrzał zastępów wroga na początku każdej walki, którego siła zależy od poziomu bohatera. Aha, czyli zaraz na początku strzela do przeciwników. Ciekawe. Już nie pamiętam, jak to wyglądało, ale trzeba będzie zobaczyć za chwilę. Mściciel to fajna jest rasowa zdolność tej frakcji. Unikalny talent łowcy. Łowca może wybrać jako swój ulubiony cel jednego przeciwnika z gildii mścicieli znajdującej się w jakimkolwiek mieście Sylvan. Wszystkie oddziały łowcy mają 40% szans na zadanie temu stworzeniu krytycznego trafienia zadającego im podwójne obrażenia. Aby móc wybrać dane stworzenie jako ulubiony cel, łowca musi zabić dwa zgrupowania takich stworzeń. No fajne, fajne. Czy na przykład jakbyśmy grali przeciwko Inferno czy nieumarłym, to musimy zabić kilka jakichś stworzeń nieumarłych i potem możemy sobie te istoty wybierać jako ulubiony cel. Jak mamy w mieście ten budynek zbudowany. Bardzo fajna sprawa. Dobra, mamy trochę jednostek na start. Zobaczmy sobie nasze miasto. O, i możemy też od razu dodatkowego bohatera. Musimy też jak najszybciej sobie zwiększyć naszą armię. No, druidzi są kuszący też, ale musimy też dojść do domku na drzewie. Wymaga poziomu 6. Może tak, może zacznijmy od gildii magów. Da nam jakieś czary. Starożytna strzała, fajnie. Nauczmy się. I weźmy też tego bohatera. Pomoże nam tutaj zbierać te wszystkie duperele. Czy ty czasem nie masz balisty? No właśnie, masz. Elegancko. Dobra, to jedziemy na tych chłopów. No bez problemu poszło. Horda zombie. Może weźmy sobie też, zróbmy od razu zapis. Czy ja bym dał radę z hordą zombie? Spróbujmy. Może być ciężko, ale możemy zastosować naszą magiczną taktykę. Druidów sobie podzielimy na pojedynczych, bo zaraz zobaczycie, oni i tak mają niesamowitą moc. Weźmy sobie spowalniacze, pojedyncze pchełki. To ja tak mówię na nie pchełki, to są nimfy. Tak się przyzwyczaiłem je nazywać. Dobra. Finn z taktyką zaczyna. O, to jest ten ostrzał, który on ma na starcie. Świetne. Może wait. Teraz tak, wy podlećcie sobie gdzieś dotąd. No i zobaczcie, błyskawica. I już dwa zombie z głowy. I to 3 razy mogą rzucić. Mamy wóz z amunicją, to możemy klepać. Okej, myślę, że nie ma co też oszczędzać czarów. Wait. Podszedł daleko. To się cofnij. Dobra, teraz możemy podlecieć i go troszeczkę pyknąć. Wy z kolei musicie spowolnić tych. Zaraz, z jakiej oni kolejności będą szli? Tak, o. No dobrze, to może spowolnimy ciebie. Okej, to ta dwójka się cofnie. To walmy teraz w tą 30, bo ona będzie najbliżej za chwilę.
Bo ten 18 i 29 to podejrzewam pójdą na te dwie nasze nimfy, jak tam je zostawimy. A teraz mamy ciekawą sytuację, bo moglibyśmy jeszcze tutaj tego zaatakować. I tak zróbmy. Bo widzę na pasku inicjatywy, że będziemy jeszcze przed nim. A też nie pomyślałem, bo mogłem też w sumie atakować go, a nie tylko przestawić jednostki. No nic. Dobra, cofnął się. Okej, was musimy już wycofać. No i jeszcze możemy piorunami. A co ciekawe, teraz ci się ustawili tak i zobaczcie, możemy nawet kolce walnąć. Czterech zabijemy jednym druidem. Niesamowite. Dobra, mamy jeszcze manę. No wyprztykamy się z tej many raczej do końca. Dobra, teraz poczekajcie. Nimfy ustawmy gdzieś, a tutaj. Macie prostą strzałę, no to walcie. Elegancko. I Findanem możemy już tutaj męczyć tych. Dobra, myślę, że możemy śmiało bić. Jedno zombie nam nic tutaj już nie ubije. Kuszące, ale dajmy wait. O, fajnie się ustawili. Dobra, klepiemy tego. Teraz nimfami możemy zaatakować dwóch naraz, one mają jeszcze atak obszarowy. No, nawet jeszcze raz byśmy mogli. Okej, many już nie mamy. No ale możemy zawsze atakować normalnym atakiem. Tych sześciu by się jeszcze... Wiecie co? Myślę, że zostaniemy tu tymi nimfami i będziemy bić jeszcze. Bo jakoś ten zombie silniejszy jeszcze się nie ruszy. To ciekawe. Czemu? No dobra, odsłabmy jeszcze tego. W takim razie spróbujmy go wykończyć. Bo jeszcze zdążymy uciec. Elegancko. ...20 zombie zostało. Będzie chyba bez strat, słuchajcie. Teraz się jeszcze wycofamy. Tutaj. No i tu. Podejdź nam pod strzały, pięknie. I już ciśniemy do końca. Wy może jeszcze zaczekajcie. Okej, teraz możecie. Jeszcze przetrwał. No i idealnie. No i pyk, tylko dwie nimfy stracone. Wytrzymałość, no i fajnie. A tartak nam przejmiesz ty. Dobrze, dużo drewna na start jest potrzebne. Tu mamy garnizony i chyba nas tu będzie atakować coś, jakieś armie nekromanty. Widzę, tu już mamy statystyki do zwiększenia możliwe. Trzeba będzie tam koniecznie podjechać. Pierwszy dzień za nami. W ogóle jak wyglądają cele misji? Utrzymaj granicę, no właśnie. Nie przekraczaj granicy Imperium. O, to nie mogę iść po te statystyki? Zaraz, czy bym mógł? Sam już nie wiem.
Dobra, obczaj może weź to. Weź to. Myśliwych byśmy mogli tutaj zakupić. O, zobaczysz też, co nam da chatka wiedźmy. Może jakiś przydatny talent. Co możemy sobie zbudować? Więcej łuczników. To bierzemy. No nimfy też sobie weźmy. Dobra. Horda gargulców. Może najpierw tych chłopów. No tak myślałem, że bez problemu. Szczęście. Impregowana strzała też fajne. To nam powoduje to, że przy zwykłych strzałach nasz bohater będzie też atakował czarem, który sobie wybierze z księgi zaklęć. Gdyż strzał to nam atakuje wszystkie stworzenia, które są na liście jego celi ulubionych. Ale myślę, że szczęście nam dużo też da na tym etapie. No, całkiem sporo prostych jednostek mamy do pokonania. Tu znowu chłopi będą. To weźmy się za nich. Ruda nam też potrzebna. Zabójca. Nie wiem, troszeczkę tego zatrucia się boję. Weźmy sobie tą kopalnię rudy. No tak, bez problemu. Talent magiczny. To tak nie bardzo. Szczerze mówiąc. Okej, podnieś też to. Może w ogóle przejedź się po okolicy. Pozbieraj to, co możesz. Odsłonisz nam trochę mapę. Dobra, weźmy tą radę miasta, bo jest ze złotem troszkę kiepsko. Musiałem na początek trochę jednostek... O, idzie bohater. Grog. Zaraz, to nie mieli nas atakować, nie umarli? Kartograf. Kurczę, dużo tych jest statystyk do zwiększenia. O, tu jest jeszcze domek na drzewie, ale... Ojojoj, przez wielkich łowczych broniony, to tak nie bardzo. Was może później zabijemy. Weźmy te gargulce w takim razie jeszcze. No i co? Trzeba tutaj dalej ulepszać. Ulepszmy sobie te nimfy. Bo te rusałki są o wiele lepsze, mają fajne czary. No i też mają znacznie większą inicjatywę, kosmicznie większą. 14 aż, dobra, to tyle w tej turze. Może szybki zapis. Dobra, myślę, że z tymi gargulcami damy radę. 4 tancerzy ostrzy. Okej, to nie tak źle. Magia światła. A weźmy. Może się nauczymy jakichś ciekawych zaklęć. Co nam pokażesz? Przykaz w żydym garnizonie, rozumiem, teren odsłonisz. Ale przydałoby się tam wyjechać. Nie bardzo rozumiem, czy mogę wyjechać za te garnizony, żeby sobie odwiedzić te statystyki wszystkie. Moglibyśmy więcej druidów. Kurczę, kiepsko ze złotem. Myślę, co robić teraz. Czy dziś tutaj nie leżało złoto? Tu jest na drodze.
Findan, to bierz tutaj jeszcze. No i weźmy w takim razie tych druidów. Dobra, bierzmy się za te szkielety. Easy. Trochę złota, trochę rtęci. No to was też możemy. Coś tu poszło nie tak. Dziwne. Dajmy sobie jedną nimfę. Oddzielnie. No, już to zaczyna fajnie działać. Może podleć kawałek. Plus też mamy już szansę na szczęście, także rozkręcamy się. Myślę, że tutaj nie musimy czarów marnować. Oż cholera jasna. Morale dostał. To nieciekawie. No dobra, ale jeszcze tutaj do nas nie doleci. Może ciebie tam ustawimy. Och, cholera. Wszystko przez to morale. Dobra, trudno. Okej, może jak już jest blisko, to na razie tak. O, ty gnojku. Tak blisko. Dobra, tu już piorunami go lejmy. Możemy go w sumie zablokować. Tak zrobimy. Podejdzie nam do łowczych teraz? Chyba nie. No właśnie, już nie, ale chyba go zabiją nawet. Elegancko. No poszło nam tych trzech mieczyków, bo... Mieczyków, tancerzy ostrzy. Bo morale dostał, kurczę, cwaniak. Siła czarów. Ale kopalnie są ważne. Impy. Te impy możemy pocisnąć. Horda duchów to trochę... ryzyko by było. Dobra, tu trochę złota. Tu jeszcze trochę złota. Pięknie. A ulepszmy sobie tych łowczych. Oni będą fajni, bo wielcy łowczy mają fajną właściwość. Zaklęte strzały mogą cofać w inicjatywie przeciwników podczas walki. Także opóźniać ich ruch możemy. Plan jest taki, skoro wzięliśmy magię światła, żeby dojść sobie do jej eksperckiego poziomu, szczęście też trochę podbić. Jezu, ile tych stat boostów jest? Cała masa. Okej, horda. Może zapiszmy. To może być groźna walka. No właśnie, poszło tak średnio. Impy są dosyć szybkie. No many nie będziemy mieli na pewno za chwilę. Okej, ale są w jednej grupie. O, od razu 5 na start załatwionych. Okej, opóźnimy je trochę. Podlecimy na maksa. Fajnie, stój sobie tam. A my cię zabijemy. Nie no, bez problemu. Przyjemnie się gra Sylwanem, no naprawdę. Strasznie mocne są te jednostki początkowe jego. Ma przewagę Sylwan w tej takiej początkowej fazie gry. Łatwo ma z przejmowaniem kopalni. Myślę, że tu już możemy atakować. Ty poczekaj, ty dobij. Ekstra będzie poziom? Jest.
No logistyka też by się przydała. Weźmy. No mamy już... Co by nam się tutaj jeszcze przydało? Logistyka, może... Może jednak ten talent magiczny byśmy wzięli, byśmy mogli częściej wskrzeszać? Bo głównym atrybutem Sylwan to jest chyba obrona i wiedza. No mamy akurat wiedzy najwięcej. Dobra, tu myślę złoto. Potrzebujemy. I co, bo atakujemy chyba od razu te furie, bo kopalnia klejnotów jest nam potrzebna. Targowisko byśmy mogli zrobić. Nie. Zaraz. Weźmy sobie... A ile nam brakuje do tego? O, to może jednak jednorożce jeszcze przed nowym tygodniem byśmy zdążyli. W takim razie sklepmy te furie. Nie no, myślę, że lepiej to rozegramy. No tak, tylko ta kopalnia nie da nam od razu surowców. Też o tym nie pomyślałem. Kurczę, czy ja teraz nie zlamiłem ustawienia? No właśnie. Jeszcze raz. Zapomniałem, że mam taktykę i... że sobie tylko przeszkadzam teraz, wystawiając te jednostki bliżej. Może też, żebyśmy osłonili naszych łuczników. Dobra, niech będzie tak. Noż skubana, no. To musiała dostać morale. Are you kidding me? Oni są chyba niepoważni. Dobra, to bijmy ją. Może szczęście wejdzie. Bijemy, bo do łuczników doleci. Może jakoś ją tutaj zablokujemy. No tak myślałem. Skubana, no. Trzeba się jej pozbyć. Natychmiast. Jest szczęście. No dobra, dwóch łuczników, to nie jest tak źle. Było gorzej. Dobra, teraz zróbmy tak, żeby nam tego druida czasem nie zabiła. Na nimfy pójdzie, okej. Okay. 6 nimf to nie tak źle. Dobra, mamy to. Okej, no ale te klejnoty będą dopiero w następnej turze. Nie pomyślałem. Tutaj trudny. Może jedźmy po te jednostki. No tak, nie mam jak wymienić surowców. Ale kuszące jest teraz to. Chociaż nie starczy nam na jednorożce wtedy. Dobra, to może na razie targowisko. No to pierwszy tydzień za nami. Dobra, was kupić. Was. No i kiepsko z kasą. Tu trochę będzie. Czy jeszcze gdzieś jakieś darmowe pieniążki? Come on. Potrzebujemy. Tu zablokowane. U, tu sobie możemy ulepszyć jednostki. Też dobra opcja. Dobra, słuchaj, bierz te jednostki, które możesz. No kurde, brakuje kasiory. Ale... Może jakoś tak to zrobimy. Dobra, myślę, nie mamy co czekać.
Jedźmy może tam w lewo. O, jest nekromanta. Orson. Tu nam będzie atakował chyba. Czy ja może źle zrobiłem? Mogłem jeszcze... cholera sobie dokupić tych druidów i zostać w mieście. Może tak zróbmy. Trzech. Dobra, niech będzie trzech. Moglibyśmy te hydry zabić. Na to wygląda. Spróbujmy. Tylko jedna to była. Dobra, tu nic nie zdziałasz. Kiepsko z tą kasą, kiepsko. Losowe surowce na początku każdego tygodnia. Niech będzie. Zawsze coś. Mnóstwo. Myślę, czy już ich atakować. Spróbujmy, zobaczymy jak to wyjdzie. No, nie tak źle. Mistrz gniewu. Ja bym poszedł z lepszym szczęściem. Dobra, zawsze dodatkowy firepower. Horda, no to bez problemu. Ulala. Mistrz dwóch. Nie no, lepsza logistyka teraz jest nam potrzebna. Zwiększmy sobie to szczęście. A weźmy tą gildię mścicieli. Wiesz co, mógłbyś jeszcze sprawdzić tutaj, czy coś nie będzie za darmo leżało? O, siła czarów. Bez problemu was załatwimy. Kurczę, ile kolejna chata wiedźmy jest tutaj? Sporo tego wszystkiego jest. Kopalnia złota. Kuszące. Spróbujmy. Ała. Dobra, to trzeba jakoś wykombinować. Pewnie będą nurkować na nas. Więc dobra, stójcie sobie tak. A nie, podlatują. Dobra, to może... spowolimy ich trochę. O Jezu, Jezu. To tamtego spowolnimy. Myślę, że musimy cisnąć. Ty nie podlecisz tam, dobra. Ekstra. Strzała tak, a to 40. Dobra, tu bierzemy strzałę. Ale kiepsko, bo jednak strasznie dużą inicjatywę mają. 49 do 63, 126. Ło, tu nie ma się co zastanawiać. Ty wal w tego. Ty wal kolce. Oj, nasze pchełki. Kiepsko. Ała.
trochę dużo. Dobra, wiecie co, musimy wczytać. Jeśli oni nie nurkują, to możemy sobie od razu poblokować jednostki i spróbować ich sprowokować, żeby podlecieli bliżej. Dajmy tak, tak. Może tak. O. Dobra. To akurat dobrze, tak blisko. No masz, jeden C wyskoczył. Teraz pytanie na kogo? Pojęcia nie mamy. Spowolnimy tamtego. Ty może bij. Myślę, że on poleciał na łuczników. Tak mu obstawiał. To niedobrze. Daj mi wytrzymałość nimfom. Obstawiam, że na łuczników poleciał. Ty bij. Ty wal jeszcze błyska. No i okej, łuczników musimy przemieścić. Nie ma innej opcji. Ała, 12. No, dobrze zrobiliśmy. Noż skurczybyk. Jaja se robicie. No dostać musiał morale. W takim razie... Tu byśmy mogli się ustawić. Tylko żeby tych nie zabiła, żeby szczęścia nie dostała. Kurczę, nie, bo musimy uratować hunterów. Teraz. Musimy ją ustawić tutaj. Tylko bez szczęścia. Dobra. O Boż. Tragedia. No musimy uwolnić naszych łuczników. Jak tam twoja siła błyskawic? Tu byś zabił czterech. Tu trzech. Dobra, to wal w tych. Ale kiepsko, bo nam zablokują łuczników i tak. Chyba, że przemieścimy druidów. Musimy tak zrobić. Dobra, i zabiją nam tych druidów. Okej, to nic. Cholera, ale oni mają inicjatywę. Co tu się dzieje w ogóle? 15. Skurczybyki. Dobra, może zrób czar. Tu byś jednego zabiła. Ale kurczę, podlecą nam do tych łuczników. Ale to jest lipa. To ja już wolę, żeby podleciała ta trójka. O. Możemy jeszcze rzucić i zabić jednego. Tak, tylko on nam tak, no, dobije, ale ten nie wleci wtedy. O Jezu. Ale farcimy to. Wy już nie macie błyskawic. Dobra, ale możecie tak zablokować. Nie zabiłeś, kiepsko. Dobra, i szczęście? Jest. Dobra, ekspercką logistykę niech będzie. Ja myślę, że było warto stracić te wszystkie nimfy dla kopalni złota, która nam teraz strasznie pomoże. Okej, możemy sobie wziąć domek jednorożców. Czego nam tu jeszcze brakuje? Tancerzy ostrzy.
Czy mamy jakąś określoną liczbę czasu? Dlaczego nam nikt nie atakuje tych garnizonów? Tylko nie mówcie, że nam się ta mapa zbugowała. Gdzie my tu mamy jakieś łatwe cele? Zmora to nie bardzo, jeśli chodzi o łatwość. Dobra, może sprawdźmy jeszcze to, bo mamy złoto. Możemy podnieść coś jeszcze? To chyba wszystko. To jedź może do bazy. No tu się nie przebijemy. Kurczę. Nie wiem, te zmory to też inicjatywa jest za duża. Surowce. No spróbujmy. Elegancko. My potrzebujemy tej kasy. Wiedza plus jeden. Siła czarów. Dobra, może weźmy tą wiedzę. Dajmy sobie was na dwa staki, będziecie ich opóźniać. Tak, tylko nie mają te tarcze, skubańce. To będą słabe obrażenia na dystans. O, ale opóźnienie wchodzi. Za to pioruny będą walić solidnie. No, mogą nam dojść tak czy siak. Nie wygląda to za różowo. Cholera. No, opóźnisz go? Dobra, nie jest tak źle. A ten tak czemu tak leciutko podszedł? Dziwne to było. Dobra, elegancko. Jeden to nam nic nie zrobi. Tego trzeba osłabić. Trzech? No nie wiem, czy zabiją cokolwiek. Okej. No niech to... Dajmy wait. Spróbujcie go spowolnić. Nie udało się. O, come on. No, mogą zabić łucznika. O, ty gnojku. Cholera, wait. Wait. O nie, czemu ten wait nie przesunął cię? Co to miało znaczyć? Kurde. Ile ty masz w ogóle życia, że tak się trzymasz? Dobra, musimy cię zabić, bo nie miałam pewności, czy ten druid cię zabije. Opóźnij go. Jest. Zawsze coś.
Dwóch, no dobra, niech będzie. Dobra, przestawmy ich. No come on, gin. Jakoś poszło. Magia przywołania, lepszy mściciel. Byśmy sobie was tylko jakoś tak mniej więcej porówno. Tylko kurczę, zamiast wiedzy to ja bym tu wolał atak, obronę zdobywać, a nie wiedzę. Kuźnia. Dajmy gildię magów. Ale coś się martwię o to, że nie atakują nam tych garnizonów. Nie wiem, czy to czasem nie jest bug. O, jeszcze jeden tartak, fajnie. Jeszcze jedna kopalnia. Też się skusimy. Dobra, może być taki wynik. Mamy siłę czarów. Szczęście broniącej się armii. Dobra, niech będzie. Może się będziemy bronić. Kurczę, ciągle nam tego złota brakuje. Teraz zbudujmy w końcu ten ratusz. Co, siła czarów? No, stracimy za dużo, żeby ją zdobyć. Tu ile skrzyń? Nie, nie mamy szans. Tu byśmy mogli. Mistrz gniewu. Pójdźmy z eksperckim szczęściem. Ale ja bym chciał, kurczę, magię światła ulepszyć. Nie mamy pieniędzy. Czasu to chyba też za bardzo nie mamy. Z wami sobie poradzimy chyba, co? Okej. Z wami też. Wskrzeszenie, grupa, ale nie, z grupą chyba... Możemy spróbować, ale wątpię, żeby się udało. No właśnie. Wręcz porażka. Musimy spróbować tak. Chyba troszeczkę zbyt wytrzymali będą. No raczej. Jeden z głowy, ale to za mało. Moglibyśmy spróbować ich opóźnić. O, na tym zadziałało. Jeszcze na tym by się przydało. W zasadzie na którymkolwiek z nich. Ale tak patrzę... Czy to czasem jednak jest czasem szansa, żeby to wygrać?
Tu nam jeszcze ten zablokuje, jakby ci nasi łucznicy dobrze opóźniali. Może tak, może zablokujmy druidem. Ty stój. Nie spróbujcie ich trochę opóźnić. Tego. Cholera. No. O Jezu. Nie da rady. Ten jeden nas po prostu zmiecie. Opóźnisz go? Nie, to za bardzo się porywamy na zbyt mocną jednostkę. Dobra, olejmy ją, weźmy sobie tutaj te zombie. O, z taką ilością łuczników już powinno pójść bez problemu. Bierzemy. Horda Cerberów to tak... No nie wiem. Może być kiepsko, no właśnie. Wątpię, żebyśmy dali radę jakoś to... rozegrać inaczej. Porozstawiajmy ich trochę z daleka od siebie. Spróbujmy ich skusić, żeby podbiegły na maksa do przodu. No okej, o to mi chodziło. Ale come on, bez tego morale. Bicie tego piorunami. Opóźniłbyś go? Mówisz nie. Szczęście? Jest. Dobra, dawaj tego. Ładnie. Strzała? Jest. Zaraz, ty dostałeś morale, no to koniec walki. No i zajebiście. Szczęście żołnierza. Kurczę, no nie będę miał tej eksperckiej magii, chciałem... Cholera. Dobra, niech będzie szczęście żołnierza. Potrzebujemy złota. Mnóstwo wampirów, dalibyśmy radę. Znowu spróbujemy ich skusić, żeby trochę bliżej podbiegli. Chociaż... No właśnie, są dosyć powolni. Przepraszam, cofam to, co mówiłem. Dobra, stań mu na drodze tam. Bo on będzie pierwszy, okej. Okay. To trzeba się skupić na tych. Zablokujesz tego? Nie bardzo. Opóźnij go. Shit. Dwóch. Dokąd dobiegniesz? Do naszych łuczników, cholera. No to już wolę piorunem. Dobra, grunt, że ten nie dobiegł. Ci nam dużej krzywdy nie zrobią. Jednego zabiją pewnie. Wiesz co, pozbądź się... Ach. Może jakby szczęście weszło. Dziękujemy. Ty zaczekaj. Ty się pozbądź tego. Elegancko.
No i super. Brakuje nam jakiejś takiej teraz dużej jednostki, jednorożca musimy sobie zakupić, żeby nam blokowała tych łuczników. Tu byśmy jeszcze mogli zombie. Do Kapitolu nam brakuje czego? Ach, nie możemy Kapitolu. Do Entów nam brakuje kryształów. Ja myślę, że skoczymy sobie po te jednostki jeszcze. Tu jest atak. Dobra, potrzebujemy dostawy jednostek. Osir. Łuczników masa, super. Skocz może jeszcze tutaj po tych. I weź te jednorożce i druida. Dobra. Jeszcze zaczekaj tą turę. Ty się ustaw, żeby od niego przejąć te jednostki. Będzie szybciej. Oświecenie, mściciel, szczęście elfów. O, szczęście elfów. Większa premia od szczęścia. Znam już ten czar, no to lipa. Siła czarów. Jedenasty, pewnie 12 jest maksimum. Tu mamy plus 1 do ataku. Dobra, zaczekajmy tą turę jeszcze i weźmiemy sobie te jednostki. Kurczę, to by nie było chyba, nie ma czasu nawet na to, żeby wyjechać za te granice. Nie wiem, ile tu jest dokładnie tego właśnie czasu. Podejrzewam, że niewiele. Jest tyle rzeczy. Dobra, fajnie, tyle jednostek. Tu byś mógł jeszcze podjechać. Coś możemy sobie kupić, tak? To... ja bym wolał enty jeszcze zakupić. Dobra, zapiszmy, nie wiem jak z tymi kusznikami pójdzie. No, całkiem nieźle. Magia mroku. Kurczę, grupa kawalerzystów broni tego. To spróbujmy pokonać te kostuchy. Zaraz, zaraz. Myślałem, że pokonał i że była jedna, a to uciekł z pola walki, skurczybyk. Ale mamy przeszkody fajne, no to już widzę fajne rozwiązanie. Że bez problemu to zrobimy. Chyba bez problemu, bo one mają jednak dużo życia. Ożeż kurde. Mówisz, ty dojdziesz, to się cofnijmy. Dobra, czas chyba tego męczyć. Oj, oj, oj. Moglibyśmy jeszcze tu cię cofnąć na razie.
No i dobrze zrobiliśmy, bo ten teraz zablokuje... A, myślałem, że zablokuje swoich kumpli. O-o. Tutaj stań. Pozbądźmy się ciebie. Ciśnijcie tego. O cholera. Co oni mają tak nagle tyle ruchu? Teraz, żeby nie zabić żadnego z was do końca. Dobra, ciebie tutaj znowu. Auć. Spoko. Zaraz będzie dostawa jednostek, nie panikujmy. Może osłabiaj tego. Dobra, tego jednego to sobie mogą zabić. Pięknie. Okej, stój tak. Teraz się zastanawiam, czy nie lepiej ciebie cofnąć. Nie wiem, czy on tutaj będzie mógł wejść. Może, dobra, może się broń po prostu. O Jezu, co tu teraz zrobić? To może być dziwne, ale chcę strzelić w tego. No właśnie, bo wolę, żeby on tu się przyblokował te dwie kostuchy. Okej, teraz ciebie. O. Dobra, jest okej. Ciebie. Jezu, jeszcze trzech łuczników. Jeszcze. Ała. No dobra, ale daliśmy radę. No, a tam porażkę nam dawał z automatu. Znajdywanie drogi? Okej. No niestety nie udało się tej magii światła. Na co nas tutaj stać? Nie. Was nie chcemy więcej, nie potrzeba. Dawaj nam te jednostki. No i elegancko to zaczyna wyglądać. Druidów też na dwa staki. I zobacz, co jest w tej chatce. Magia przywołania. Niezainteresowany. Dobra, z taką armią możemy teraz tych kawalerzystów pocisnąć. Jezu, 20 prawie. Bez przeszkód, mówicie? O kurczę. To tragedia w takim razie. Dodajmy was tak. Jednorożce musimy schować. Dobra, niech będzie tak. Chociaż może niech te jednorożce stoją tutaj. Chyba będą nam potrzebne jednak. Kto jest pierwszy? Ty jesteś pierwszy. Dobra, to podjedź blisko. Okej, podjedź blisko. I zabij nam tą jedną rusałkę. O Jezus. Nie jest dobrze. 96. -58 kontra 154. Może sobie tego, bo tu się tym zajmą łucznicy. Dajmy ci wait.
Kurczę, jakby tego spowolniły. Ale już wolę walić na prostą strzałę i mieć pewniaka. Atakujcie. Nieźle. Brońcie się. No i rzućcie to i zobaczymy. Polecą nam raczej na jednorożce albo na mieczyki. 4 jednorożce. To nie tak źle. Super. Opłacało się. Mamy atak plus 1. Mnóstwo. Tego nie ruszamy. Patrzę, gdzie są jeszcze opłacalne jakieś ulepszenia. Tu jest obrona. Nie musimy, nie potrzebujemy raczej. A zobaczę, chcę zobaczyć, co się stanie, jak wyjedziemy. Aha, no właśnie, nie możemy. Już tu byłem, możemy sobie enty zrobić. Elegancko. Dobra, weźmy sobie tą wiedzę w takim razie. Czy gdzieś jest jeszcze coś wartego naszej uwagi? Tu nie wiem, co by było w tej chatce wiedźmy. Znowu kawalerzyści, chyba podziękuję. Okej, tego nie możemy. Ale możemy zwiększyć przyrost entów. Czwarty tydzień. Z wami sobie damy radę. Myślę też, że bez strat. No właśnie, tutaj trzeba was ustawić. Dajmy sobie jedną tak i was tak. Poczekaj. No i dobi. O, i zajebiście ulepszymy sobie ciebie, ciebie i ciebie. Teraz, kurczę, nie wiem, czy to była dobra decyzja, bo nie będziemy mogli połączyć tych jednostek z tymi, co mamy w zamku. Łuk z rogu jednorożca, o kurde, ale gryfów. Tu jest namiot, a czego ty bronisz kartografa, łe? Tu jest siła czarów jeszcze. Bardziej mi kusi tutaj ta obrona. No i tutaj ten budynek do jednostek. No właśnie, teraz nie kupimy, ale ty kupisz. A my sobie jedźmy. No nie, po tą obronę. Teraz musimy wybierać walki, bo
Nie ma sensu, żebyśmy cisnęli po wszystkim. Elegancko, plus do obrony. Was nie musimy. Impy możemy zabić. No dobra. 1000 złota. Tutaj atak będzie. Zajebiście. No dobra, niech będzie. Pewnie tam niepotrzebnie mi wybiega komputer, ale nie chce mi się wszystkiego powtarzać. Panie Osir, jedź tam dorzuć tych łuczników. Czemu nikt nie atakuje tych garnizonów? Mam wrażenie, że ta misja się zbugowała. Bo z tego co kojarzę, tu się powinno dziać sporo. Kurczę, tłum paladynów, nie wiem, czy to atakować. Chyba nie warto. Horda gryfów, może to na później sobie zostawimy. Tu jeszcze mamy siłę czarów. Z zentami nam by poszło z nimi lepiej. Nawet nie ulepszonymi. O, zaatakowali nam w końcu garnizon. Spróbujmy zrobić to ręcznie. Może zrobimy mu większe straty. I zróbmy tak, enty niech blokują łuczników naszych. Razem z wami. A jednorożce tutaj druidów. I jeszcze swoją drogą to druidów na dwie grupy. Czekać. Dobra, znaczy wygrać to tego nie wygramy, ale spróbujmy pozbyć się najgorszych rzeczy. Czyli... no na przykład liszów i szkieletów. Bo w zasadzie duchy też możemy cisnąć. Żeby nam potem... o, czar odparty, fajnie. Czekajcie. Bite duchy. Oż ty gnido. Smok nam tutaj doleci. W takim razie zróbmy tak. O, come on.
Ale bez takich mi tu się brońcie. Brońcie się. O, prosto strzała na zombie. No to walimy. Nieciekawie. Moglibyśmy kolcami zrobić więcej. Czy nie bardzo? Nie no, wal. Zawsze trzy jednostki naraz. Ile ten smok ma życia? Chyba osłabienie mamy od niego, ale walmy. Może jednego uda się zabić. No właśnie. No i super. Ty się broń. A, już tam będzie tego enta zabijał, tak o. Z tym swoją umiejętnością. Dobra, ale jeden smok jest zabity, pomimo tego, że go wskrzesił. Może te zombie. Trochę ma tych jednostek, kurczę. Bij, może zabijemy. Wal te wampiry. No dobra, jeszcze jednego smoka. To nic, ma dwa stracone. O-oh. Dobra, ale jeszcze... A, okej, okay, po łucznikach. No, przynajmniej trafił w duchy. No ale ten ent to już za nim cokolwiek zrobi. Ja chyba nie będę robił już tych walk ręcznie na garnizonach. Niewiele to zmieni w sumie. Ach, pudło. A się męczą z tym mentem. One są strasznie wytrzymałe. Bo zablokował sobie dostęp do tych, do kostuch i smoka, żeby mogli je zaatakować. Dobra, zabij jeszcze jedno zombie. No, i coś tam więcej zabiliśmy. Nowy cel. Garnizon musi wrócić w nasze ręce. Musimy przywrócić harmonię. Nowy cel. Odzyskaj kontrolę nad garnizonem. Tylko czy on wjedzie na terytorium, czy nie? To jestem ciekaw jeszcze. Okej, zabijmy tych. Weźmy sobie tą siłę czarów. Pytanie, czy tutaj coś ciekawego będzie? No nic nie widzę. Te rakszasy można by sprzątnąć i wziąć sobie ten artefakt. Dobra, nie tak źle. Zawsze trochę więcej morale. Dawaj te dwa enty, dawaj te jednorożce. Na dobrą sprawę mógłbyś jechać ulepszyć te jednostki. I co, on nam wjedzie dalej, czy nie? Nie, co, będzie tak stał?
Tak się zastanawiam swoją drogą, po co nam te garnizony, po co je odbijać. Ja mnie po prostu olał. Weź to, weź tego enta i zamień z tymi. A, jeszcze daj te pchełki nam. Bo ja możemy sobie przekazać. Dobra, Osir, śmigaj tutaj. Ty jedź ulepszyć te jednostki. A my ciśniemy tych. Bierzemy. Tu mamy jeszcze, o, plus 2 do ataku będzie. Tylko zapiszmy, nie wiem jak pójdzie z duchami. Dobrze pójdzie. Elegancko. Mógłbyśmy jeszcze sprawdzić tą chatkę wiedźmy. Dobra, to zobaczmy co tu będzie. Dobra, nie tak źle. To może jednak tobą, Osir, sprawdzimy. A my sobie jeszcze skoczymy. Co tu jest? Buty szybkiej podróży. Wolę zabić tych. Wziąć trochę złota. Minotaury też może jakiś czar będzie ciekawy. Kurde. Zabrakło. Elegancko, z tymi entami to już będzie bez problemu. Następny nekro. Tydzień zmory. No i co tu mamy? Magia mroku. Magia mroku to tak, No i co tu mamy? Pięść gniewu. Czarcie lordy. Czy warto to bić? Sam nie wiem. Kurczę, pojechałbym jeszcze po ten łuk tutaj. On tyle by dał. Osiro, jedź tutaj. A my jeszcze mamy tutaj myśliwych. Kurczę, zapomniałem o tym budynku. Kompletnie. Na razie tylko was. Myślę, czy jechać tutaj, na te czarcie lordy. Bez sensu w sumie, bo ani kartograf mi niepotrzebny. Chciałem sobie ich ewentualnie wziąć na też możliwość mieć na ulubiony cel, żeby ich sobie ustawić. Ale myślę, że już spasujemy z tym. Może te smoki? Byśmy mieli plus 3 do ataku z tego artefaktu. Zobaczmy, czy damy radę. O Jezu. Dałoby się to inaczej rozegrać? Przeszkodę mamy. Moglibyśmy zrobić was na dwie. Jedną dać tutaj. Jedną jakoś tu. Może tak. Dobra, dajmy te jednorożce też. I co teraz? No i zabiją nam jedną lusałkę, ale podlecą bliżej. Możemy ich też osłabiać. Zobaczcie, jedna i zadała 12 obrażeń.
Zawsze coś. A, jeszcze tutaj możecie dolecieć. Kurczę, niepotrzebnie wystawiałem te konie w takim razie. No niepotrzebnie, cholera jasna. Możemy to zrobić jeszcze raz. Wiedząc, że oni się tak ustawią w jednej grupie. Trzeba to wykorzystać. No wiecie, to jest heroik. I trzeba się takich myków chwytać. Co tylko się da, co tylko zadziała. Myśmy takich rozstawiali. Tylko podzielmy sobie jeszcze tych łuczników porówno. Dobra, jakoś tak to było. No i bez jednorożców. O. Myślę, bez problemu teraz. Jak tylko podlecą bliżej, to są w zasadzie martwi od łuczników. No, jeszcze ich przesuwamy. No, zabiją nam tylko jedną rusałkę. Dobra, możemy normalnie już. Proszę bardzo, jakie to proste, prawda? A komputer nam wyświetla jakieś magiczne straty, porażki. Coś tu jeszcze jest? Skrzynia. Mana nie potrzebujemy. Możemy jeszcze o te zombie zahaczyć. No kurczę, kusi ten łuk. O, Sira, ty jedź. No, tutaj też możesz zahaczyć i jedź po tych łuczników. Dobra, możemy sobie tu ulepszać tancerzy. Kurczę, przydałoby się jeszcze ulepszyć te enty. Gracz lazurowy wykonuje ruch. Gracz czerwony? O! O, to chyba się coś dzieje. Czerwony to mogą być demony. Zaraz, ty miałeś przekazać jednostki. Zostaw sobie jedną pchełkę, daj nam to. Podnieś to wszystko. Złoto poprosimy i... No jedź gdzieś tam. Okej, co jeszcze możemy zdziałać? Cholera, no pojechałbym po ten łuk. Tylko jak się pojawił gracz czerwony, czy to nie oznacza, że już na nas ktoś jedzie? W tym momencie, już teraz. Moglibyśmy jeszcze grobowiec magów odwiedzić. Dobra, może zróbmy save. Zobaczmy, co w grobowcu. O Jezu. Dobra, zrobimy tak. Was koniecznie przy jednorożcu, który ma aurę ochrony przed magią. Pchełki gdzieś tutaj, was gdzieś tu. O, ale fajnie. Jeden mag z głowy. Dobra, podbiegnij tutaj. Nie ma, kochany cwaniaczku. Entów nie załatwisz. Dobra. Pioruny? Pioruny. Nie w tego, w tego. O, come on. Dobra, dobijemy bohaterem. No i elegancko. Ile ty masz życia? Spokojnie.
No, oślepienie jeszcze dostał przy okazji. No i mamy to bez strat. 5000 złota, to może jeszcze wróćmy po to morale i szczęście. Tu już nie mamy co budować w zasadzie. Kurczę, tylko tak się martwię, że sobie nie ulepszymy tych entów i tych jednorożców teraz, bo chyba jedzie na nas już bohater Inferno. Jak się pojawił gracz czerwony... O. Coś tam straciła, bo to jest biara. Najechały na nas demony? Irolan nie podda się ich ognistym mieczom. No i to jest nasz cel główny, to nie musimy wcale odzyskiwać tych garnizonów. Dobra, to zboostujmy sobie szczęście. Ona chyba jedzie nam na miasto w takim razie. Normalny, no to nie będzie miała szans, jak będziemy jeszcze za murami miasta naszego. Dobra, myślę, jedźmy już do tego miasta. Czekajmy na nią. Osir tylko nam tutaj wykupi jednostek. Zawsze możemy ją osłabić tutaj naszymi bohaterami. Tu masz 20 many, to weź sobie jeszcze może atak. Bo część jednostek musimy zostawić u innych bohaterów i tak, tych, których nie ulepszymy. No weźmy sobie ciebie jeszcze. Daj nam tych łuczników. Druidów chyba możemy zostawić nieulepszonych. Dobra. Nie wiem, jak ona szybko dojdzie do nas. 2-3 tury może? Zaraz, czy ona się zawiesiła? Nic nie zrobiła teraz. O, możemy sobie wybrać... Mamy jakieś Inferno jednostki? Coś tam chyba zabijaliśmy. No, a może nie? Nekropolis. O, mamy koniki. Mamy Cerbery, Impy też. To dajmy koniki. A się trzeba przeklikać. I co jeszcze? Może Cerbery w takim razie. O. Kupmy sobie namiot. I dobra, no i co? Czekamy, tak? No bo co ona robi? A nie, czekaj, bo ty masz te jednostki. Nie Osirowi, tylko daj temu. On ma trochę statystyki poprawione. Dobra, a ty Osir może czaj się przy tym drzewku. Albo przy tamtym. No i co ta biara robi? Jedzie czy nie jedzie? A jednak jedzie, dobra. To tamtych już chyba nie zdążymy, tylko tych ewentualnie. Tu byłeś, mówisz? To jedź tu, przygotuj się, weźmiesz trochę tych jednostek. I tu już nie bardzo mamy co budować.
Nic, pozostaje nam tylko czekać. Statystyki kluczowe różne wzięliśmy. Szkoda, że tu nie możemy wyjechać poza te granice. No, idzie nam prosto na miasto. No to chyba już nie dokupimy jednostek. Dobra, w takim razie... Mistrzu, atakuj. Masz 20 many, zawsze coś ubijesz. Tylko zmorę jedną? Myślę, że dałbyś radę więcej. Może nie? 6 diabłów, 11 pitlordów, koniów 16, koniów, koni, 36 cerberów. No to dobrze, wzięliśmy cerbery i koniki. A ty nam pieprznij w te impy. No i dobra. Może jeszcze uda się jeszcze raz walnąć, ale wątpię. No właśnie. Dobra, to może jakieś pieski zabijemy. 2. A nawet więcej. Okej. Lepsze to niż jedna zmora. 4 cerbery, 18 impów. Dobra, to bronimy się, zapiszmy. Powinno pójść bez problemu. Dobra, od razu powtórz. Musimy to zrobić ręcznie. Dobra, jednorożce przy naszych jednostkach strzelających. Was możemy rozdzielić. Okej. Impy z głowy od razu. No, dobrze, że te koniki wzięliśmy. Zablokujemy entami. Te diabły to też troszeczkę groźne. Ale walmy w tych teraz. Ty masz 12 poziom, pani Biaro. Dobra, walimy na razie tych. Nieźle. 1, 75 do 117, a tym? 119, 128. Chyba wolę tak. ...112 versus 103. No, prawie załatwieni. Te diabły. To my musimy trochę zablokować. Gdzie nasze enty są w kolejności? Musimy podejść. Oż skubana, odbicie pocisku na diabły. Dobra, atakujmy. Jakby te enty teraz ustawić? Chyba tutaj. No tak, jeszcze brama. Spoko. Jeden czarci lord to już nam nie przeszkadza. Dobra, może te diabły. To zabij jednego diabła.
Nie no, bez problemu, ci nasi łucznicy to pociągną tą walkę. I kiedy to mówię, akurat zaczęli atakować tam łuczników. Aż ten Hellfire. Jeszcze nie zabijesz. No, ty chyba zabijesz, co? No. Okej. Co nam tutaj zostało jeszcze? Niech będzie tak. Wy już nie macie many. No, no, bo tych łuczników to nam trochę cisną. Aż skubana. Okej, zabij. Ty możesz cisnąć tutaj. Łucznicy, może tych już bicie. Dobra, to został tak naprawdę jeszcze tylko jeden ten, Czarci Lord i Sukub. Dobra, dobij. Ten skubaniec mógłby paść. Może go balista dobije. No, elegancko. O jeden powód do zmartwienia mniej. Chociaż wolałbym pojmać przywódcę demonów. Przybywam z Alaron. Wódz naczelny wzywa cię do powrotu do stolicy. Armie nieumarłych i gryfów najechały Irolan i prawie nas otoczyły. Dołączę do waszych oddziałów granicznych. Król wezwał je wszystkie, by broniły stolicy. Ty też musisz tam jechać. Ciri Stala nie może upaść. Nie mogę tu zostać i czekać, aż mnie pojmają. Dobrze, przekaż królowi, że jestem w drodze. Fajny miała głosik, co? Dobra, mamy zaliczoną pierwszą misję. Troszeczkę mi to zajęło. No, nie dzielę już tego na dwa odcinki, nie ma sensu. Bałem się przez chwilę, że zbugowała się ta misja, no ale nie. Mamy maksymalny poziom osiągnięty. Trochę tych statystyk, żeśmy odwiedzili. Chyba wszystkie kluczowe tak naprawdę. Nie wszystkie się da po prostu na tej mapie. Dobra, widzimy się w misji drugiej w takim razie.